Zastosowanie odnawialnych źródeł energii zawędrowaliśmy do Gdyni na zaproszenie firmy Warm Service, a konkretnie pana Michała Niedźwiadka. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Na początku chciałem podziękować za przybycie redakcji Energia. Chcieliśmy się pochwalić Wam nową naszą inwestycją, której zastosowaliśmy pompy ciepła. Jaki jest to konkretnie obiekt? Jest to budynek biurowo-usługowy w przemysłowej części Gdyni, e, zajmujący się branżą energetyczną. Czy to Państwa pierwsza inwestycja z pompami ciepła? Nie, jest to już... Nie pierwsza nasza inwestycja. Montażem pomp ciepła zajmujemy się od 2009 roku. Wykonaliśmy już kilkadziesiąt instalacji opartych na pompach ciepła. W budynkach jednorodzinnych, jak i przemysłowych, technicznych, pensjonatach montujemy głównie pompy ciepła. No to zobaczmy konkretnie tą instalację, ten projekt. Zapraszam. Przedstawiamy Państwu kolejną maszynownię pompy ciepła. Składa się ona z dwóch urządzeń. Jedno urządzenie pracuje na cele grzewczo-chłodnicze, natomiast drugie urządzenie na cele grzewcze. Całościowe zapotrzebowanie na grzewczą obiektu wynosi 150 kW. Skąd pomysł na budowanie maszynowni na dwóch niezależnych urządzeniach, a nie razem w Kaskadzie? Wiemy, że sprawność pompy ciepła, czyli COP zależy od ich temperatur zasilania i ze względu na ten fakt zostało one odseparowane. Po mojej lewej stronie. Rewersyjna gruntowa pompa ciepła pracuje na cele grzewcze i chłodnicze obiektu, gdzie dystrybucja ciepła i chłodu odbywa się poprzez klimakonwektory. Zasilane one są ciepłem o temperaturze około 35 stopni Celsjusza, natomiast przy produkcji wody lodowej zasilane są temperaturą około 9 stopni Celsjusza. Również ta pompa ciepła przygotowuje ciepłą wodę użytkową. Podczas chłodzenia obiektu wykorzystuje ciepło odpadowe na ten proces, czyli przygotowanie ciepłej wody rygowej. Natomiast podczas grzania przygotowuje ciepłą wody i jednocześnie e, ogrzewa nasze pomieszczenia. Natomiast urządzenie po mojej prawej stronie pracuje tylko i wyłącznie na potrzeby ciepła technologicznego wentylacji już o wyższym parametrze, jest to około 55 stopni Celsjusza. Jeżeli pompy ciepła pracowałyby razem na wysokim parametrze, to dwie pompy pracowałyby o niskim współczynniku COP. Natomiast jeżeli je odseparowaliśmy, to jedno urządzenie około 100 kW pracuje o bardzo wysokim współczynniku COP, a drugie około 50 kW, to jest ledwie około 30% całego zaprzewania na ciepło obiektu, pracuje na parametrze wyższym, przez co osiągnęliśmy najwyższą efektywność, jak tylko była to możliwa. Na omawianej instalacji pomp ciepła zastosowano dolne źródło w postaci pionowych wyników ciepła o łącznej długości 3400 m. Znajduje się ono na zewnątrz budynku, które nie zostało wyłączone z eksploatacji, a znajduje tam się obecnie parking. Omawiane dolne źródło zostało podzielone na dwie części, niezależnie dla każdej z pomp ciepła. Dla rewersyjnej gruntowej pompy ciepła wykonano wymiennik pionowy o łącznej długości 2300 m i pracuje on na cele grzania i chłodzenia obiektu. Natomiast dla gruntowej grzewczej pompy ciepła, na potrzeby ciepła technicznego wentylacji, wykonano Dolne źródło o łącznej długości 1100 metrów. Ponadto, omawiane dolne źródło dla tej pompy ciepła pełni funkcję w okresie letnim chłodzenia powietrza wentylacyjnego. Tak jak wspomniałem, jedno z dwóch pomp ciepła pracuje tylko i wyłącznie na potrzeby powietrza wentylacyjnego omawianego obiektu. W okresie zimowym pompa ciepła ogrzewa to powietrze, natomiast w okresie letnim do wstępnego schłodzenia wykorzystujemy chłód z dolnego źródła ciepła. Co ciekawe, żeby efektywnie wykorzystywać dolne źródło, zostało ono wykonane w technologii wypełnienia pierścieniowego o bardzo wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Przedstawiona instalacja pomp ciepła została szczegółowo pomiarowana. Nie tylko znajdują się liczniki energii cieplnej w urządzeniu, ale również znajdują się liczniki poboru energii elektrycznej dla każdego urządzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie weryfikować stan pracy urządzeń w każdym cyklu jego życia.